Cześć, witajcie w pokazówce, a raczej takim spojrzeniu szybkim na Transformers Universe Open Beta. Wita nas na samym początku ekran, w którym możemy wybrać stronę, w której chcemy grać. Mamy Autoboty Decepticony, czyli standard. Ja wybieram Autoboty z tego względu, że już grałem Autobotami i mam tutaj postać, którą jakoś ogarniam, czyli Overlocka, którego widzicie już teraz. Co nam oferuje już sama Open Beta? Mamy kilka rzeczy, na przykład profil. Tutaj zobaczycie na przykład, że grałem tak naprawdę jedną grę. Jak wejdę do gry, to zresztą wyjaśnię, czemu tylko jedna gra i czemu tak dziwnie statystyki wyglądają. Tak naprawdę to nie była jedna gra, ale to innym razem, już w samej grze pokażę. Tutaj mamy różne rzeczy inżynieryjne, które możemy sobie kupować, dodawać do naszej postaci. Na niebiesko są pokazane punkty, bądź też monety, nazwane tutaj energonem, czyli zupełnie tak jak z uniwersum, za które kupujemy sobie po prostu dodatki do naszych postaci oraz oczywiście za pieniądze możemy kupować, czyli złote, coś tam. Nie będę wnikał w co dokładnie. Tak wygląda mniej więcej sklep. Więc nie będę tutaj jakoś się rozwodził nad tym. Mamy profil, medale, achievementy różne, które już też podostawałem. Wejdźmy w takim razie do baraków, gdzie mamy overview. Tutaj są nasze części. Detale naszej postaci. Jakie możecie zobaczyć, ofensywne, defensywne, bardzo ładnie pokazany schemat. Można oczywiście pomalować naszego Autobota. Ja się trochę pocę. Sorry, jest gorąco. Jest weekend teraz, jak to nagrywam, ponieważ sama beta była, z tego co pamiętam, tylko na weekend. Mam tutaj dwa punkty do wydania na jakieś rzeczy, więc ja na przykład dam na, nie na obronę tarczy, tylko na sam damage dwa punkty. O, tak zrobimy. I w takim, a jeszcze pokażę może Fonsuna i Triaga. Dobra. Więcej postaci nie ma w tym momencie. Pewnie będą dostępne jakoś rotacyjnie, bądź już w pełnej wersji. Jeżeli chodzi o samą grę, to strasznie laguje, dlatego że to jest beta, ale strasznie niezoptymalizowana. Teraz to wygląda, jakby to był jakiś JPEG po prostu. JPEG na efektach specjalnych. Dobra, to jest baza, z której w ogóle startujemy. To jest taki hub, w którym nas wrzuca do gry. Jak widać, dużo osób się tu kręci. I widzimy pewien schemat, pewien półokrąg, który nam pokazuje, która z frakcji wygrywa. Auto Queening for Match za 10 sekund. No i właśnie, oczekiwanie na mecz jest strasznie długie. I ze 3 razy mnie wywalało z meczy. Oprócz tego gra się crashuje, więc mam nadzieję, że nas nie wywali, nie będę musiał jakoś tego ciąć materiału. To jest baza, tam dalej nie pójdziemy, tam też dalej nie pójdziemy. Możemy sobie sprawdzać różne rzeczy, na przykład battle map, tutaj z ludźmi pogadać. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to ja myślałem, że to jest MOBA. Naprawdę. Że to jest MOBA typu Smite, Dota i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu, że tak reklamowano samą pozycję, ja na taki mecz typowo mobowy nie trafiłem. Aczkolwiek jest dostępne tylko. O, możemy zniszczyć tutaj też obiekty. Nawet nie wiedziałem, że tutaj można. Na mapach można niszczyć niektóre obiekty. Jest to typowy deathmatch, jakieś tam pilnowanie punktów i tak dalej, i tak dalej. Ja was nie będę zanudzał tym czekaniem na mecz, bo naprawdę długo się potrafi czekać, a nawet w samym meczu na innych graczy. Może niektórzy mają komputery z drewna, a inni po prostu jakieś problemy z połączeniem bądź crashowaniem samej gry, więc widzimy się już w samej rozgrywce. Witam już w samej grze. Nasza postać może się transformować w pojazd. To jest pojazd Overlocka. Możemy ruszać.
gra może lekko lagować, haczyć i tak dalej. No jak już mówiłem, jest to beta. A co ciekawe... A co ciekawe, jeżeli chodzi o ustawienie graficzne. This is war. Mamy tylko takie możliwości. Ja dałem ultra, dlatego że nieważne jaką opcję wybierałem, niewiele się to różniło pod względem samej optymalizacji. Zaczęliśmy mecz. W trybie pojazdu mogę sobie dać super sprint, czyli po prostu nitro. Mogę oczywiście też strzelać, to wygląda tak. Co musimy tutaj zrobić? Musimy zniszczyć przeciwników. Mam trzy rodzaje broni. Każdą muszę namierzać. Druga broń. No, przeładowuj. Jak widzicie, samo przeładowanie broni polega na tym, że po prostu przegrzewa się. Musimy czekać na licznik, który jest po prawej stronie na dole na pasku. No, ładuj. A, zabiliśmy go, dobra. Jak ja bym go zabił, to na ekranie pojawił się wielki, jebiczny napis, że to ja. Więc generalnie nie ma się o co martwić. Będziemy wiedzieć. Musimy go załatwić. Szybko, szybko. Dogonimy go. Ja wiem, że to strasznie tutaj skacze. Ale nic na to nie poradzę, no taka jest już beta. Musimy go dorwać. Ziomy. Dzięki za leczenie. Mamy healera wreszcie. Ja trafiałem na mecze. Plus tym skończonym. W których po prostu... nie mieliśmy żadnego healera, ale wygraliśmy tamten mecz. Dobra, ja tego też z lasera potraktuję. O, dzięki. Gdzie jest ten ziomek? Tu, schował się. Zabijemy go. Tak, to ja go trafię ostatnim nabojem. Mnie tutaj też trafiają. O, dzięki. Fajnie, że ma healera. O, healer mi uciekł. Jeszcze trzecia broń, to jest granatnik. Chwilę, musimy tutaj pomóc kolegom. Oj, nie mam tarczy. Weźmiemy w takim razie trzecią broń, jest to bicie po prostu. I mogę czwórkę nacisnąć i wtedy się lekko odnawiam, ale to już było za późno. To chyba było właśnie pod czwórką mam leczenie. Wejdźmy do hangaru. Jest tu coś... Między respawnami musimy czekać, albo płacimy naszym energonem. Energon, tak jak tutaj widzicie, zdobywamy. Zdobywamy go podczas gry. Z każdą sekundą jest coraz mniej do wydania. Ja to... W tym momencie to jest bardzo ważne, więc... ja zużyję energonu, żeby się znowu zrespawnić na naszej planszy. Musimy zaczekać chwilę, tak. Jeżeli bym tu stał, to po prostu gra by mnie przeteleportowała do naszej drużyny. Przegrywamy lekko. Ciekawe, co się stało, że przegrywamy. Znowu muszę poczekać. I trafiamy. I z lasera. Dobrze, kolega mnie tu podleczył lekko. Czwórka. Trójka. Będę go bił. I mam jeszcze specjalny klawisz pod środkowym klawiszem myszy. Ale nie mogę go za często używać. O-o. Zginąłem znowu. Nie wiem czemu, ale ten kolega, który ze mną ze spółkę z tym gościem, z którym tam byłem, powinniśmy go załatwić. On powinien mnie leczyć. Nie wiem, co się stało. Nie wiem generalnie, co się stało. Dlatego mecze wyglądają strasznie chaotycznie, bo są ludzie, którzy troszkę tam ogarniają, a troszkę nie. Dobra. Są jakieś dziwne jazdy. Zmienimy. I strzelamy.
jest jakiś pogrom na moją drużynę. Dobra. Pod piątką. Pod piątką mogę go załatwić. Czemu ja powiedziałem pod piątką? A, bo się patrzę na klawisz numer 5, bo chciałbym użyć. Możemy oczywiście się bronić. Oj, uciekam. Dobra, udało mi się uciec. Wystarczy chwilę gdzieś tam zaczekać sobie. I za chwilę nam się odnawia wszystko. Dostałem achievement. A, o to chodziło. Tylko czemu on cały czas tutaj kwitnie? Nie wiem. Ktoś sobie dał Optimus Prime, bardzo oryginalny nick. O, jedziemy za tym. Ej, transformuj się, kolego. I laserem. Dobra, ciśniemy w niego. Widzę, że tutaj mnie trochę podleczył. Tędy ziomek. No właśnie. Musimy złapać tego typa. Musimy go złapać, albo tego. Uwaga, tutaj. Dwóch. O! Zniszczę cię. No i będziemy go bić. Absorbuję jego ataki. Jestem lekko nieśmiertelny. Czyje mnie biją z dwóch stron? Tak, biją mnie z dwóch stron. O, w mordę. Wszyscy mnie dorwali. Nie wiem, mam... W ogóle gościu ma ksywę Trollo Lord. Więc ja nie gwarantuję z wygranej z takim gościem. Dobra, lecimy. O. Dobra, to w takim razie ja pokażę jeszcze kogoś innego. Nie grałem tym, ale możemy się zabawić. A co tam? Trzeba tylko zaczekać, aż się załaduje gra. Skoro mam bardzo pomocną drużynę. Jeden kill dopiero. Co oni robią? W ogóle zebrali się w kupę i nigdy nie atakował. A ty co jeździsz tutaj? No. No. No, bierz go czy nie bierz? Zabijemy go. No to lecimy. Ja zginę. Widzę, że gościu z mojej drużyny to nic nie robi. I jeszcze raz. No i zginąłem. Nie wiem, co z tą moją drużyną. Jak to wygląda w ogóle? No skoro ja jestem drugi. Fajnie, że nie mogę nic zobaczyć. Dobra. Przepraszam. Lecimy. Jest nas dwóch i nie możemy pokonać tamtych. Co ten gościu stał i patrzył, jak ja atakuję? Dlatego mówiłem, że... Dobra, mogę tutaj poleczyć moich przynajmniej. Trójka. Dobra, leczę cię. Ziomek. Ej, czemu nie mogę leczyć? Dobra. Przegrzałem się? Tak. No dobra. Muszę ich po prostu poleczyć. No, a tamten gościu w ogóle nic nie robił. Gdzie ty jesteś? Ej, biją mnie, no! No co za ludki.
Jestem chyba lepszym healerem niż oni. Mamy też healera jednego. Co za healer z niego? No walczysz czy nie? Oni tak stoją. Bo się przegrzał, to musi stanąć po prostu. Aj. Masz healerze. Wyleczyłem cię, no. Healera, żeby leczyć. Gdzie są to moi? Oni powinni pójść na ten tutorial, który jest na samym początku, jak włączy się gra. Który jest tak zbędny, generalnie. O nie, czwórka. Dobra, dobra, leczymy ich. Na razie chyba nie jest tak źle, skoro ja ich leczę i jeszcze chyba nikt nie zginął. Wtedy. Dobra, zróbmy im tarczę. A, to ja zdejmuję przeciwnikom tarczę, dobra. I teraz leczmy tego. Włączmy super leczenie przeciwników. Nie mogę cię leczyć, ziomek. Oj, muszę mu zdjąć tarczę. Kurde, dzięki. Pierwszy raz mnie ściągnął. Ej, jak oni mnie widzą przez te drzewa, jak ja ich nie widzę. No ziomek tutaj to świruje. No zniszczymy go, czy go nie zniszczymy. Ja nic nie widzę na ekranie, prawdę mówiąc. Lecimy. Piątka. Te. Jazda. Byłem nieśmiertelny przez chwilę, ale jeden strzał teraz. I po mnie. Bam. Co tu dużo więcej mówić? Jest po prostu rozpierducha przez cały mecz. Weźmy w takim razie znowu Overlocka. Chociaż najlepiej właśnie szło mi teraz tym medykiem, dlatego że moja drużyna strasznie nie ogarniała. Ale ile można, prawda? Dwóch medyków na drużynę. Jeden powinien być, skoro są drużyny czteroosobowe. Powinno to pomóc. No, trafiasz go czy nie trafiasz? Przegrzałem cię. Oj, oj. Trójeczka, czwóreczka. Jemy go. Gdzie on uciekł? Dobra, jedziemy. Nie złapiesz mnie. O, a goni mnie cwaniaczek jeden, no. Niedobrze, ledwo żył, ale mnie i tak pokonał. Ile on miał życia? On nie miał życia! Nieśmiertelny człowiek. Raczej... Ach, Decepticon. Dobra, lecimy Overlockiem. Zaraz pewnie jest game over. Ja, jest 3 do 17. Jaka porażka. Ja, wiadomo czemu jest porażka, bo nagrywam, tak?
Poza tym jest pogrom, nikt z mojej drużyny nie ogarnia. Nikt, kompletnie. Nie żebym jakiś był super, tak? Dobra, bijemy go. Gdzie on jest? Co on ucieka? Nie tego! Czemu ja mam to lokowanie na pojazdach? Jest takie słabe. Muszę obronić kolegę. Dobra, udało się obronić. No czemu uparł się na mnie, no i nikt go nie ściągał. Potrzebuję zdrowia, szóstka może. Tarczę będę miał na chwilę jakąś, tam z odnawianiem. To jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że odnawia. Pomyliłem się lekko. Nie tego, tego. No środkowego, czemu on zawsze mi lokuje nie tego, co chce? Szkoda, że nie można samemu lokować. Z chęcią bym to zrobił. Ten ściąga mi tarczę. Miałem misa? Ciekawe. Albo nie, to. O, jak mi poleciał. Czwórka. Gdzie tu są nasi? Ej, był tutaj przeciwnik. No dobra. Nie jest tak źle już. Znowu. Może się zgrali. Po co on tam idzie? Po co on tak pcha do przodu? Za człowiek. Co on myśli, że nie wiem, Street Fightera gra? I bijatykę tu urządza? Dobra, lecimy. Gdzie on jest? Czemu on tak szybko się porusza? To są chyba lagi. Nie wiem. No faktycznie, kurde. Ciśnie mnie jak chce. Co to za sens w ogóle? Piątkę poproszę. Nic nie widać. Nic nie widać, moi drodzy. I tak jest ekran przegranej. Akurat w tym pokazie Decepticony wygrały. Ale wstyd. Shame on me, po prostu. Nie żebym ja jakoś super grał, ale... To była porażka totalna. Dostałem achievement, poziom. Dodatkowe bajery. Możemy to skipnąć. Zobaczymy, ile jeszcze punktów. No i tablica wyników. Drugi byłem. No nikogo nie zabiłem, bo ja nie wiem. Nie wiem. Ograliśmy z królikiem. Dobra. To by było na tyle z Transformers Universe. Zapraszam do innych materiałów. Tak jak mówię, to nie była profesjonalna pokazówka ani z tych rzeczy, ani nic z tych rzeczy, dlatego że no to jest open beta, tu się dziwne różne rzeczy dzieją i dziwni ludzie grają także, włącznie ze mną. Ale jakoś tam chyba pokazało, ze strony rozgrywki pokazałem, jak to wygląda, przynajmniej w samej becie. Chociaż z tym lagowaniem i tak dalej mogli to jakoś to lepiej rozwiązać, na przykład, nie wiem, zoptymalizować troszkę bardziej to. Albo obniżyć jakość grafiki, żeby ludzie mogli się cieszyć samą grą. To tyle z przedłużającej się końcówki. Cześć.